Tak, będę łączył. Rządowy. Tak. No tak, oczywiście jesteśmy gotowi. Wszystko będzie jak należy. Dziękuję. Nie wszystko usłyszałem. Bo to był do mnie telefon. Jadą, nas praszał ich i jadą z całego świata. Furę pieniędzy wiozą. Interesy połączone, fabryki, wszystko. Trzeba ich przyjmować, tak było ustalane. Gdzie są nasi ludzie? No? To trzeba ich zawołać. No to jak? No to zawołać. Jak zawołać? Ej! Szybko. Słuchajcie, są wiadomości z góry. Jadą do nas pieniędzmi. Trzeba ich podjąć. Każdego indywidualnie opieką otoczyć. Przygotować przyjęcie. Wyjść z soli, pierś. Lotnisko całe nasze. Te rzeczy. Macie stroje ludowe zabezpieczyć na przywitanie. Dobrze, ale barwnie. Ale jakie stroje? Z Kurpi, Podlasia, Góralskie czy Łowickie? Wszystko jedno, Łowickie. Łowicki to żeby chyba to dla myśliwych jest, wydaje mi się. No to Kurpiewski. Wszystko tak, jedno. Z Kurpi i Podlasia. Barwnie, żeby było. Potem przyjęcie, hotel, transport doskonały musi być. Bukiety naturalnie. Bankiety? Hotel Marriott oczywiście. Ja wiem, że panu na myśli bankiety, ale słusznie, bankiety też. I to wszystko ma być mi gotowe, tak jak oni mówili, za 20 minut, dobra? I tłumacz, bo się nie porozumiemy. No bo języki. Good? Czy u szefa też 2:30 do teraz? Też. To good. Dobra. No, niech się zwijają chłopaki, bo to jest szansa po prostu dla naszego kraju. Rozumiecie to? Tak jest. No. No i co, mieli wszyscy być, prawda? No, zaraz będą, ale wiesz, trochę się denerwuje. Tłumacza nie ma? Nie szkodzi, wiesz, to będzie fura pieniędzy. Oni przywożą kupę pieniędzy, ci faceci. Autobus, jest pan Derkacz. Kiedy autobus podjeżdża? Ja nie wiem, ja jestem Derkacz tłumacz. Dolmetscher, translator. A co pan będzie tłumaczył? Translator. Panie, a wie pan, jak jest seks po niemiecku? No. Między film van Sieben. No tak. No, słabo. Niech pan sprawdzi dobrze, jak pan już jest, niech pan autobusik sprawdzi, kiedy oni przyjeżdżają rzeczywiście, bo my już czekamy to 15 minut. No. Walizy pieniędzy, wszystkie te, rozumiesz, kontrakty, to miło jak to wyjdzie. To dobry, mam no, w stroju ludowym, tak jak panowie chcieli. Ale co pan mi tu? Chleb miałbyś przecież. No chleb, to niech pan dostanie chleb, w całej Warszawie nie ma. To ważne, że te rogale są świeże. A sól? A jeśli chodzi o sól, to mam niespodziankę. Ciekawe bardzo. Taką pewnie małą. Czarna. Nie. Jest cukier. Cukier. A to soli też nie ma? Cudem od teściu wyciągnąłem. Ale już oni się i tak nie orientują. Oni nie wiedzą. Dobra, tylko ustawcie to ładnie jakoś. Panowie, z ostatniej chwili wiadomość. Mgła jest, usiedli w Rzeszowie, za 10 minut będą tutaj na dworcu. Musimy się spieszyć. Pociągiem. Lecimy, proszę pana. Na centralniaka. Zobacz, no i co, panie Derkacz? O której to miało być? No, skąd ja mam wiedzieć? No przecież no, to mówili, że tutaj są, prawda? Oni już dawno czekają! Tam! No to szybciej! No to już lecimy. Na górę. Witam serdecznie. W imieniu... Nie przez ręce. Nie przez ręce. Proszę, może pani podejdzie z tym. Proszę. Nie ten, bo ten z ziemi. Ten, proszę. Ten upadł. Smacznego. Thank you. No cóż, to chyba, bo już czeka panie Derkacz. Przepraszamy za spóźnienie i do wozu, prosimy do wozu. Hotel Marriott. Proszę. Very big hotel. Proszę bardzo. Proszę bardzo poczekać. Ale jak chwileczkę, co? Ale to jest delegacja... Zagraniczna, proszę pana. Zagraniczna. Niestety kontrol celna. To są biznesmeni. Nic mi to nie obchodzi. Proszę się ustawić w kolejce. Ja wykonuję swoją pracę. Proszę mi nie utrudniać. Ale pan opóźnia nam bardzo. Nowe przepisy celne mówią wyraźnie. Do $200. Wolno powyżej? Nie.
i widzą, o, krawat. Jak to, a osoba? Co krawat? No przecież to nie jest krawat za 50 centów. No bo on stać go na to. Proszę, no to bardzo, co? 100% wełny, skórkowy neseser. O, cukier, rogale. Cukier, nie. Nasz, myśmy dali na prezent. A, no Polish to nie. Cukier. No, to dobrze. To i nawet można, to nawet można wywieźć. Eksport. A przecież resztę ja muszę tutaj wystawić zaświadczenia. Ja się zapytam panów, jest... co mają do sklepu. No, to by było mi... Przecież oni mają tylko dokumenty, kochany, swoje osobiste rzeczy, bieliznę. Panowie nie mają nic do oslania, wiodą tylko swoją bieliznę, ubranie, ale... szaliki, papiery do pracy. Rozumiem, no to warunkowa. No to pan pisze, no inaczej, szybko. Inaczej nie daje rady. Do Mariota jedziemy, wie pan. Nie do jakiegoś hotelu MDN, tylko do Mariota. Wie pan, co to jest Mariot? Muszą wywieźć te rzeczy, co wożą. Ten krawat też nie mogą... Proszę bardzo, kto jest kierownikiem? Pan Derkacz. Panie Derkacz, pan im powie, że nie mogą sprzedać nic. Panie, to jest oczywiste, to myślę, że przy... Dobra, dziękujemy bardzo. Nic sprzedać. Prosimy. Proszę. Dziękuję. Go. Jest. Mariot. Miłego pobytu życzę. Nawzajem panu. Tu jest właśnie Marriott Hotel. Tu. Dziś. Zwien offenen und teczken. Pan powie, że to się kręci. Specjalnie. Karuzel. Witamy, pan pierwszy, pan drugi. Halo? No co z tego, że Amerykanie? Co 5 minut mam biznesmenów. Teraz do... Dobrze. Dam sobie radę. Dobra. Na razie. Niech wejdą. Witam. Dzień dobry. Proszę siadać. Dzień dobry. Malewski. Dzień dobry. Tłumacz, tak? Dobra. Panie dyrektorze, to jest pan właśnie tłumacz. Ta delegacja, tak? Która widzę. Przywiozła dla pana, tu dla naszego kraju, 20 milionów dolarów. 20 milionów dolarów. No miło. Poproszę o pieniądze. Oto list bankowy. List bankowy. Jaki list bankowy, proszę pana? List to oni pocztą mogą mi przysłać. Panie dyrektorze, to jest uznana forma w świecie bankowym. Proszę pana, w świecie bankowym to ja jestem, nie pan. Dobrze, że pan nie mówi, co jest uznaną formą. 20 milionów dolarów. Papiery. Papierów nie potrzebujemy, pieniądze potrzebujemy, proszę pana. Czy oni mają w ogóle to... Halo? Pazdroń, paszport ma? Nie na KS-y, na KS-y. KS-ów już nie ma. Nie musi mieć paszportu. Do Ameryki. Niech wejdzie w ogóle. Dobra. Moment, niech pan teraz nie tłumaczy. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, panie Janku. Panie Janku, pan sobie zrobi rezerwację. Gdzie? Do Ameryki pan leci dzisiaj, zaraz. Za 2 godziny pan leci. A, to jeszcze obiad zjem. Dobrze, pan się naje. Proszę pana, pan to sprawdzi wszystko. Tu jest ich adres. Czy oni mają te pieniądze w ogóle, dobrze? I pan wraca jutro i pan mi przywiezie tę wiadomość. To ja wtedy będę prowadził rozmowę. Panie dyrektorze, to niemożliwe, bo jutro jak dostanę rezerwację, to pojutrze dopiero, bo tam zmiana czasu jest. No widzi pan, jak oni kombinują nawet zmiana czasu, nawet z czasem kombinują, prawda? Pojutrze, tak? Pan mówi? Pojutrze. Dobra. To w takim razie pojutrze, o której pan będzie o 8. Tak. Dobra, to my się spotykamy o 9, dobrze? A ja lecę. Pan leci lotem, chwileczkę. Pan mnie dezodoru kupi, dobra? W Nowym Jorku, bo to pachnące, takie co mi pan poprzednio przywodził. Dobra, dziękuję serdecznie, bo to prywatna sprawa. W takim razie, panie dyrektorze, chcę w takim razie to ja już skończyłem. No tak, dziękuję tak. Serdecznie, a pan mi pokaże ursynów, co jest ładnego tutaj, prawda? Do widzenia, miło mi było poznać. A zobaczymy, czy miło, to zobaczymy pojutrze. Do widzenia. To
pan, niech pan nie zrobi mi wstydu, pan czegoś nie palnie, bo to... Znaczy, co miałbym... No wie pan, że to są goście zagraniczni, możemy w spółkę, wejdziemy z nimi. To ja z zagranicznymi miałem kontakt już nieraz. Moja matka była Czeszką. No to nie całkiem, wie pan, załatwia sprawę, także niech pan uważa na to, co ja robię po prostu, dobra? Dobrze. I zaraz tu będę, wie pan. O, proszę bardzo. O, guten! Dzień dobry, ja jestem tłumacz. Aha, no to niepotrzebnie. To właśnie... To jest delegacja. Dobre. Very good, Pankrów, very good. Mister Kulaczkowski. Jeszcze pojawiam. Ja. Pan tłumaczy. Aha. To my właśnie jako dyrektor... General dyrektor. On nasz główny technolog. Technolog. Dlaczego tak brudno jest? Niech pan tego no nie tłumaczy. No skąd ja mam wiedzieć? To ja tu pierwszy raz jestem. No nie będziemy no, pokazywać. Pan nie tłumaczy tylko. Proszę powiedzieć, że my... pokażemy... Całość tutaj teraz, prawda? Nasz zakład. Zakładem produkcjonem. No pan tłumaczy, dobrze? I proszę powiedzieć, że za nami teraz proszę dalej do środka. Aha. Gejem. Welcome. Prosimy bardzo. No i właśnie, jak pan teraz mówi, że tu jest kolejna hala nasza, produkcyjna. Mamy tu oczywiście urządzenia, ponieważ... Pan słucha mnie, że produkcjonem tutaj jest. No to jest, to mniejsze jest trochę, ale tu chciałbym pokazać właśnie. Bardzo mi zależy na tym, żeby to panowie, co to jest, panie? Ja wiem, no to jest chyba jakaś maszyna. No i wie pan, co, po co ja pana tutaj ciągam? Dobra, jest pan? Tak. Attenzione. To jest jedna z naszych nowych maszyn metalowych, które są do... Aha, pan powie, tak. Maszyna... Ja. Powiedział pan? I to one są nowe, stawione są już po wojnie. Nasi pracownicy no, z każdej strony mogą obsłużyć... Dlaczego to służy? Nie wiem, mówiłem panu, że pierwszy raz... Pan jest technolog, słucham. Mr. von Braun pyta, czy to urządzenie jest sterowane komputerem. Komputer, ja! Komputer... Proszę, look, w zeszłym roku dostałem od Szwedów, tylko nie wiem jak włączyć, nie wiem, ale to jest, mamy to. I kolega też ma w domu, mniejszy. No to proszę może dalej w takim razie, bo już zostawmy tę maszynę, to jest, samo się tłumaczy. Pan powie, że samo się tłumaczy, proszę bardzo. I pan mnie wchodzi pod nogi, proszę, dlaczego pan jest w kapeluszu w ogóle? Bo ja nie mam czasu. Proszę bardzo, prosimy, to jest nasza kolejna sala. Niech pan nie wchodzi pod nogi. Na to, proszę pana. Pan jest najmniej tu ważny. Ja jestem ważny i nasi goście. To jest sala nasza kolejna, w której stoją oczywiście... Moment, please. Proszę tłumaczyć, tak. Inne urządzenia, oczywiście, że inne, bo w tamtej sali są inne. Wydaje mi się, że po tej krótkiej wycieczce... Mówi pan? Mówię. Po naszym zakładzie panowie, nasi szanowni goście, zorientowali się, że chyba warto sfinalizować tę umowę, podpisać dokument o żonwercie, więc pan to powie jak trzeba, że? I wspólnie stworzymy siłę przemysłową międzynarodową. Panie Szyko, ja mu o to pyta, czy to się nie stało, czy to przestrzegane... Niech pan sprawdzi, pan się przyda do czegoś, co tam się dzieje. Moment, Panie Władku, co tam się dzieje? Pan Henio rozmawia z Władysławowem, bo się nie mogliśmy się dodzwonić. Przepraszamy bardzo. Dzień dobry, panie dyrektorze. Jesteśmy zgodnie z umową, godzina 9. Dowiedzieliśmy się, że pieniądze już są i panowie chcieliby podpisać kontrakt. Tak. Dzień dobry. Ja też się cieszę, że panowie są. No, wiadomość jest tylko taka do połowy dobra, bo one są te pieniądze, ale nie są tu. Są w innym banku, są przyszły. I proszę pana, w związku z tym ja nic nie mogę podpisać, bo ja tych pieniędzy nie mam. Tamten bank jest na czwórkę, a ja się nie mogę połączyć. Także niestety musimy, pan przetłumaczy, tylko szybko bardzo proszę, dlatego że ja mam mnóstwo zajęć. Dzisiaj jest straszny dzień się zaczął na ten. Że nie będzie tych pieniędzy tutaj. W takim razie panowie chcieliby wyjechać i potrzebują pieniądze na... No szkoda, żeby chcieli wyjechać, ale no jak chcą, to proszę bardzo, no przecież nie mogę ich zatrzymać, nie mam takiego tytułu, prawda? Tak, i oni chcieliby pieniądze na bilet lotniczy i na zapłacenie hotelu.
To nie mają pieniędzy? Aha, no nie mają, bo chwileczkę. Panie Janku, pan wejdzie do mnie na chwilę. Moment, załatwimy to zaraz. Jestem, panie dyrektorze. Tu jest ten list od nich, co oni przywieźli, co pan z nim był, tak. Że ten bankowy, że oni mają te pieniądze i to rzeczywiście oni mają, ale nie mają tych pieniędzy, w związku z tym pan zrobi nasz list według tego wzoru, że oni mają te pieniądze i da im to, może oni sobie jakoś załatwią, że im to dadzą te pieniądze tam, gdzie oni je niby mają. Dobra, a ten dezodorant to małżeńcy przekazałem. Serdecznie. Dziękuję bardzo. Następna grupa z Hongkongu czeka już. O, właśnie. I proszę, widzi pan, bo są, przyjeżdżają do mnie już pan niestety. Pan przetłumaczy, że time is money może. Time is money, sorry. Kłaniam się. I oni, te pieniądze nie giną nigdy. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Daj ten hok-hok, tak, tak. Tu przyjemni jacyś? No dobra, fajno.